Cześć, jestem Magda i razem z moją ekipą znajdujemy się dzisiaj na ulicach Warszawy, gdzie przy przygotowanym przeze mnie stanowisku zamierzamy sprawdzić znajomość języka angielskiego przechodniów. Cześć, jak masz na imię? Marysia. Okej, to było pytanie numer 0, teraz pytanie numer 1. Do you speak English? Yes, I do. Little. Policz proszę po angielsku od 10 do 0. 10, 8, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mamy to. Co jest na tym obrazku? This is a dress. Jezus Maria. Jak to się nazywało? Trousers and shirt. Jak jest po angielsku pilot do telewizora? TV controller or remover, coś takiego. Something about control. The remote control. Wykonaj stopniowanie przymiotnika small. Small, smaller, smallest? Zanim się rozejdziemy w radosnej atmosferze, mam do ciebie jeszcze pytanie. Jak długo uczysz się angielskiego? Od urodzenia. Od przedszkola. No tak, z 10 lat. Ile kosztowała twoja cała edukacja w języku angielskim i proszę cię o podanie jakiejś konkretnej kwoty? Około 1000. 3 złote czy 3000? Dobra, nie. 5. Kolego, podaj cyfra. 5. Za dużo. Niestety za dużo. 30 tysięcy? Dyszkę z 10 tysięcy na pewno to kosztuje. Z 1000 zł pewnie, nie więcej. A czy ty wiesz, ile dotychczas nauczyłeś się oraz ile zapłaciłeś za swoją edukację w języku angielskim? Aby porozmawiać na ten temat i poznać więcej szczegółów, zapraszamy na konferencję.